Zawodnicy chorzowskiej Sokolni zdobyli kolejne medale. O ostatnich występach klubu rozmawialiśmy z trenerką Renatą Firak. Dzień dobry. Faktycznie w ostatnim czasie byliśmy na dwóch turniejach, międzynarodowy turniej Świdnicy, w którym zdaliśmy wysokie punktowane medalowe miejsca, jak również tydzień temu turniej międzynarodowy w Krakowie, gdzie też uplasowaliśmy się na wysokich medalowych miejscach. Są to wszystko przygotowania przed głównym naszym startem Mistrzostwa Polski Seniorów i tam również nasi zawodnicy będą mieli udzielony przez zarząd i Polski Związek Gimnastyczny kwalifikacji na Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Polski Seniorów dla nas będą trudnymi zawodami, ponieważ my mamy tylko jeden zespół seniorski obecnie, dwójkę mieszaną. Pozostałe zespoły są to zespoły juniorskie. W związku z tym na tego typu zawodach w akrobatyce sportowej każdy zespół seniorskich ma dodatkowe 3 punkty za każdy układ, czyli łącznie 9 punktów. Będzie nam bardzo ciężko wejść w pozycje medalowe, ponieważ większość zawodników i naszych konkurencji, które w tej chwili dwójek i trójek dzieci uprawiają, to są zespoły juniorskie. No właśnie, powiedzmy może jeszcze o budowie tego składu, całej tej drużyny, jak to wygląda? Trenują tu dwie grupy. Starsza grupa pod względem nie wieku, tylko klasy sportowej, czyli junior, senior i junior młodszy, oraz druga grupa to są młodzicy oraz tak druga klasa, czyli dzieci startujące również do muzyki, robiące układy, ale w tych niższych kategoriach wiekowych. To powiedzmy jeszcze, jeśli chodzi o takie turnieje, jak to wygląda, jakie są tam zasady oceniania? Tak samo turnieje międzynarodowe, czy nasze ogólnopolskie zawody, Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów, czy również Puchary Świata, czy Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, zasady sędziowania są wszędzie takie same. W akrobatyce oceniamy, zawodnicy dostają dwie oceny. Ocena za wykonanie elementów, czyli za poprawne technicznie wykonanie elementów, poprawne lądowania, i ocena druga, to jest ocena artystyczna, czyli dobór układu, muzyki, choreografii, kostiumów, żeby to wszystko komponowało w całość, żeby miało odpowiedni charakter. I obydwie te oceny są oceniane od 10. Od tych ocen odejmuje się błędy wykonania i również te błędy w artystyczności, płynności ruchu, synchronizacji. I to są wszystkie te ujemne punkty. Do tego dochodzi jeszcze ocena za trudność wykonywanych elementów i łączna nota to ocena końcowa. Wykonanie mnoży się razy 2. Czyli jak dzieci dostają ocenę na przykład 8,8, mnożymy to razy 2 plus ocenę z artystyczności na przykład 8,5, trudność punkt 1/10 i łącznie daje to końcowy wynik. Zawodnikom chorzowskiej Sokolni gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne występy.